kojarzymy szczepienia ochronne z dziećmi, z kalendarzem szczepień obowiązkowych, z rodzicami, którzy z dziećmi chodzą do przychodni. Nie kojarzymy szczepień jako czegoś, co pomaga nam zabezpieczyć się przed chorobami zakaźnymi przez całe życie, a szczególnie w okresach, kiedy możemy tego najbardziej potrzebować, kiedy mamy zaburzoną odporność. Wtedy właśnie potrzebujemy tego boostera w formie szczepień, ale przedtem, aby o tym zadecydować, bo nie są to przecież szczepienia obowiązkowe, musimy mieć informacje. Nasza fundacja, Fundacja My Pacjenci z inicjatywy Rady Organizacji Pacjentów przeprowadziła w ostatnich miesiącach takie badanie świadomości pacjentów, społeczeństwa odnośnie szczepień osób dorosłych. I z tego badania wynika, że ta świadomość jest niestety nadal bardzo niska. Ostatnie szczepienie obowiązkowe, które jest, to jest w 19 roku życia. Więc później, jeżeli interesujemy się szczepieniami, to głównie w kontekście szczepienia własnych dzieci. Tak? I to jest, powiedziałbym, pierwszy z błędów. Dlatego, że są szczepienia, które są szczepieniami zalecanymi, które powinniśmy wykonywać jako osoby dorosłe. Ale jeżeli czymś się nie interesujemy, nie postrzegamy tego jako pewną naszą rutynę czy formę dbania o siebie, no to niestety jest mało prawdopodobne, że to wykonamy. Ja zaryzykuję taką tezę, że jesteśmy zdrowi, dopóki jesteśmy aktywni i dopóki jesteśmy robić w życiu w stanie rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. I cała profilaktyka jest nastawiona właśnie na to, abyśmy ten healthy aging mogli w praktyce realizować, aby dotyczył naszych aktywności społecznych, sportowych, podróżniczych i wszystkich innych. W tym bezsprzecznie pomagają szczepienia ochronne. Szczepienia to jest inwestycja. To jest inwestycja we własną odporność, zapobieganie chorobom w przyszłości. Teraz jestem młody, zdrowy, silny, nie choruję. Czuję się wspaniale. To czemu ja teraz mam się szczepić? Jeżeli nasz układ immunologiczny działa gorzej, bo mamy więcej niż 50 lat, jeżeli mamy choroby współistniejące, to niestety wirus ospy wietrznej, który w nas drzemie, jest w stanie się uaktywnić i spowodować właśnie półpasiec, a jednym z najgroźniejszych, najbardziej dokuczliwych powikłań jest neuralgia popółpaścowa. Tak naprawdę z zachorowaniem na półpasiec zagrożeni jesteśmy wszyscy, dlatego że prawie wszyscy mamy za sobą zakażenie wirusem ospy wietrznej i półpaśca. A więc możliwości wystąpienia tej choroby są naprawdę bardzo duże. Oczywiście im starszy pacjent, tym ta szansa jest większa. Pacjenci raportują ten ból, oceniają ten ból jako bardzo silny. Oczywiście jest to ból w tych miejscach, gdzie był wcześniej półpasiec. Oprócz bardzo silnego bólu, pacjenci bardzo często mówią, że to jest to miejsce, które jest bardzo wrażliwe na dotyk, na temperaturę, na zimno, na ukłucie. Mówią, że to swędzi, szczypie, ciągnie, piecze. Ta nadwrażliwość może być tak dokuczliwa, no, że pacjenci z tego powodu są w stanie nawet popełnić samobójstwo. Co jest jeszcze gorszym problemem, to że niestety na ten rodzaj bólu nie mamy skutecznego leczenia. Szczepionka zapobiega wystąpieniu choroby. Szczepionka zapobiega powikłaniom, zarówno tym ostrym, jak i, co ważne, tej neuropatii popółpaścowej, na którą pacjenci mogą cierpieć latami po przechorowaniu półpaśca. Szczepienia na półpasiec są ważne, dlatego że to jest jedyna możliwość zapobiegania bólowi w trakcie półpaśca i potem zapobiegania neuralgii popółpaścowej. Jest to unikalna metoda w medycynie bólu, gdzie za pomocą szczepienia możemy zapobiec rozwojowi bólu przewlekłego. Szczepienia przeciwko półpaścowi zalecamy wszystkim pacjentom powyżej 50 roku życia i pacjentom dorosłym, którzy mają choroby współistniejące, upośledzające układ immunologiczny. Z drugiej strony wartość 65 pojawia się w związku z tym, że refundacja aktualnie 50% dotyczy osób 65+, ale mam nadzieję, że w przyszłości osiągniemy również tą granicę 50 w kwestii refundacji. Natomiast musimy również pamiętać, że szczepionka przeciwko półpaścowi jest stosunkowo nowa w Polsce. Ona była dostępna przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych, w krajach Europy Zachodniej, natomiast no, w Polsce dopiero od kilkunastu miesięcy. I stąd też chyba jeszcze taka mała świadomość. Najlepszymi ambasadorami takich szczepień właśnie przeciwko półpaścowi są pacjenci, którzy już cierpią na neuralgię popółpaścową i którzy zgodnie z naszym raportem, no, 80% z nich poleciłoby szczepienie komuś innemu. Moim zdaniem podstawowe zadanie stoi przed lekarzami zarówno pierwszego kontaktu, lekarzami rodzinnymi, jak i lekarzami specjalistami.
W grudniu zeszłego roku we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej udało się opublikować taką propozycję kalendarza szczepień obych osób dorosłych. Jest to taka doskonała ściągawka zarówno dla pacjentów, którzy mogą sobie szybciutko sprawdzić, które szczepienie byłoby dla nich zalecane, że w ogóle jest taka lista szczepień zalecanych, nałożyć na to filtr własnego wieku. Bardzo liczę na to, że dzięki kampaniom społecznym, dzięki informacjom, dzięki również zaleceniom towarzystw lekarskich, ta świadomość konieczności szczepień przeciwko półpaściowi się znacząco zwiększy. My jako organizacje pacjenckie rekomendujemy, żeby całkowicie zwolnić z opłaty szczepionkowej, szczególnie te grupy senioralne i chorych przewlekle. Skądinąd wiemy, że jakiekolwiek bariery finansowe potrafią być taką prawdziwą barierą dla pacjentów, która powoduje, że tych szczepień jest mniej. Ja jestem coraz bardziej zwolennikiem takiej sytuacji, że dbając oczywiście o interesy budżetu i pieniędzy nas wszystkich, czyli podatników, powinniśmy te szczepienia refundować po to, aby znosić całkowicie te bariery, tak jak było w przypadku COVID-19.